Cześć, dzień dobry. Kontynuujemy sobie naszą przygodę z Betsokerem, oczywiście. Gramy mistrzostwa, jest to drugi puchar. Gramy sobie drużyną Manchester United FC Turteloną. Także bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy. Oczywiście gramy na tym trudnym poziomie trudności. Jak słyszycie, już jest muzyczka wyborna. Na dole widać wynik, więc możemy sobie kontynuować. Okej. Chwila na myślenia, musiałem się zastanowić w jaki sposób, przypomnieć sobie w jaki sposób tu się strzelało bramki i się strzelało gole, no na pewno nie tak jak się traci piłkę. Okej, piłka obok autu i o to chodzi. Czym streamuję? Streamuję OBS-em. Dobra, podanko, tu też podanko i jeszcze do tyłu i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Ej, raz jeszcze, dobra, fajnie została FC Turtelona rozciągnięta. Więc można teraz im spróbować wlecieć do bramki. Strzał! Aaa, broni bramkarz, niestety. Jeszcze raz. Dobra, spokojnie, spokojnie, odbieramy piłkę, fantastycznie. Uuu, oni też tam odebrali to, fantastycznie też. Uuu, był strzał, ale na szczęście, no prosto w golkipera, to proszę, takimi strzałami to kogo wy chcecie pokonać? Dobra, jeszcze raz, z główeczki od razu pierwsza piłka i lecimy. Do tyłu, do przodu, do tyłu i do przodu. I super, tu. O, i mamy ognisty strzał, tego sobie, wiecie co, tego sobie wykorzystamy z tego miejsca. Niech będzie bardzo ładnie, 1-0, o to chodzi. Kiedy odwiz... tak, będę starał robić tak, że za każdym razem ten zespół, który odblokuje, to że będę nim grał następny turniej, żeby to no ciekawie było po prostu i tyle. Co? Taką szmatę żeś puścił, misiek? No ej, nie róbmy sobie jaj. Idź pan. Nie spodziewałem się, że będzie to aż takie słabe wykończenie. No nie! Dobra, obronił. Jeszcze raz. Nie komentuję. No bramka właśnie słaba była, taka dosyć trochę smętna. Dobra, przejęcie piłki. Jeszcze raz. Tu trzeba uważać i trzeba przytrzymać. Bo oni zaraz supera będą mieli, kurczę. I jak się im naładuje, to będzie źle, więc trzeba to w miarę wykorzystać, tak jakby teraz chociażby. Dawać, strzelamy, miśki. 6 sekund zostało, nie mogą mieć z tego supera. Chyba nie będą. O, fuck. Uuu, gdyby tylko i wyłącznie teraz odpalili, to by było 2-1. Czas by się skończył. Dobra. Lecimy dalej. Czytam w ogóle, Tomek, czat, czytam. Dlatego zerkam cały czas, taką mi głowa lata, bo patrzę na czat. To tak działa, nie robię tak rekreacyjnie, bo mi po prostu kark boli, tylko czytam. Dobra, na dół. I z dystansu. Myślałem, że to wpadnie do bramki, fuck. A dzięki Zinki, miło. Czemu nie zamieniłem Rocket League miejscami z Petsokerem? No bo nie, bo chciałem najpierw zagrać z Petsokera. Ja pierdzielę, ludzie, no. Plan jest ustalony z góry, to no normalne, tak? Czy można zapłacić przelewem za dotację i suba? Chyba tak. Tak się wydaje, że można. Fantastycznie! O, czyżbym miał ognisty strzał znowu? Chyba tak!
To dawajcie, strzelimy sobie na... A co tam? Strzelamy sobie na 3 do 1. Elegancko, elegancko. Ile zapłaciłem za taśmę LED-ową? Kurczę, nie wiem, jakoś 5 zdych na Allegro, jakoś tak, coś koło tego. Miśki są słodkie, tak, ale krwiożerczy. Czy można mi wysyłać donaty SMS-em? Niestety tylko PayPal, ale PayPala za to bardzo łatwo teraz można doładować. Kiedyś było z tym dużo pierdzielenia się, a teraz doładowanie PayPala to jest takie, pstryknięcie palcem. Dobra. Na górę z powrotem. Super, i będzie jeszcze jeden strzał zza pola karnego, ale nie, po ziemi to nie. Dobra, i z dys... O, ale chciałem łupnąć longshota. To mi skurczybyk nie pozwolił. Dobra, jeszcze raz. Aha! Nie spodziewałeś się tego, skurczybyku. A, tego też nie! Ajajajaj, tym razem obronił. Dobra, przechwycić to. Tak jest, o to chodzi. Interception. Przewidziane było. Super. Aj. A! Tak jest. Misie, ich motto to jest nieważne, że są niebezpieczne i krwiożercze, ważne, że są słodkie. Dokładnie. 5 sekund do końca, moi drodzy. Więc luźno, tutaj już wygramy. Pierwszy mecz wygrany. Gładko 3 do 1. Więc możemy bez zbędnego przedłużania lecieć dalej. Następny mecz gramy z robocami. A w finale zmierzymy się z albo Polrusją, albo z Lyon Lionsami. Będzie ciekawie, bez wątpienia będzie ciekawie. Więc spróbujmy. Ile zapłaciłem za sprzęt, wszystko, łącznie z kompem i konsolami? O matko boska, kilkanaście tysięcy złotych, jak nic. Jak nie 10, nie no, 10 chyba nie, chociaż może wchodzić... Może wchodzić w okolice 10. Super. Aaaa, gdybyś tylko podniósł tą piłkę, stary, to by był gol. Tak jak teraz, ale to rozklepali, moi drodzy. 14 sekunda, 1 do 0, fantastycznie. AS Robot pokonane. Na kolanach już po 14 sekundach. No i co powiem? Czy się podniosą z tego tych kolan? No niekoniecznie. Jak dla mnie nie, jak dla mnie nie, jak dla mnie zostaną na tych kolankach. Podanko tutaj i z dystansu strzał, ale nie po glebie, nie po glebie, tu się strzela z dystansu, panie. O nie, fuh, to było blisko. Czy ta gra jest płatna? No tak, tak. Dobra, na dół i lecimy. U, ty łotrze przebrzydłe, to my strzelamy z dystansu i... Ale to wpakował, kurde, od poprzeki tej koszlawej, jak się wpakowało do środka, kurde, razem z drzwiami wjechało. Kurde, przypominam, że gramy ten... Jak zmienię stronę, ale stronę czego? Poprzeka! O nie! O, no i super. Można sobie odpalić, a dlaczego by nie? Ciekawe, czy właśnie mogę okiwać bramkarza. A nie mogę okiwać bramkarza, no dobra, w sumie było warto zaeksperymentować, bo tak czy siak prowadzimy sobie i to tak dosyć mocno. Warto było zaeksperymentować. Nie, bramkarza się nie da ominąć i to w sumie wiele wyjaśnia, raczej jest nawet takie logiczne, bo gdyby się dało okiwać bramkarza, to każdy by sobie odpalał tego supera i po prostu wbiegał w bramkę i tyle. A wiecie co? Ja wam coś pokażę. Wow! Ale bajer! Słuchajcie to, nie? Żywa kamera, jak na stadionie. Tylko... A, teraz nie mogę ten... Gdybym miał pod myszką... Gdybym miał ustawione strzały pod myszką, to ja bym mógł, kurczę, tu sobie biegać strzałkami, a myszką mógłbym strzelać i wszystko podawać. Ciekawe, czy da się tak ustawić. Aha, tu nie mogę tego sprawdzić tutaj. Chociaż wtedy by kamera latała jak porąbana.
strzał z dystansu i to będzie 3, tak jest, 3. A chciałem wam pokazać, moi drodzy, to. Już wam wysyłam tutaj na czacie. Ty. To wam chciałem pokazać, moi drodzy. Haha! Tak jest. Dobra, lecimy dalej, 3 do 0 po pierwszej połowie. Za łatwo to idzie. To też był ładny strzał. Gdyby leciał w bramkę, to zdecydowanie wyciągalibyśmy piłkę z siatki, bo nie do obrony było to uderzenie. Ale nasze szczęście, celność to chyba nie jest domena robotów. Lecimy, kontratak. Wow, ale piła. O, strzał za to był morderczy. Myślałem, że łupnie jakoś tak z woleja, tak, że bramkarza normalnie razem z kapci wydupczy. Ale nie, wydupczyło, nawet go nie wydupczyło bez kapci, po prostu. Nic się nie stało. Ciekawe właśnie, z kim w finale zagramy, bo tutaj raczej awans z półfinału to już mamy raczej pewny. Chociaż nie można być też zbytnim pewniakiem, no ale no kurczę, no rozumiecie, no. No patrzcie na to, na lajcie, tu jest... Ja pierniczę, panie, jak to porobili, no! Elo 5, naprawdę. Zostali wyjaśnieni. Ej, może się uda zgarnąć cały puchar na live streamie, to by było spoko. Do której klasy chodzę? Nie chodzę już do klasy, skończyłem szkołę, mam 20 lat. Aaaa, Misiek, dobijesz? Co wy? Myślisz, że im piłkę zabierzesz? A ja sobie będę podawał, jak ty się będziesz zbliżał, co? U ty! Ale mi wyprzedził. Nie ma takiego strzelania. Co ty to myślisz, że bramkę mi trafisz? Jakim cudem miałem studniówkę? Moja studniówka była rok temu, teraz to była studniówka Natalii. I to będzie 6, moi drodzy, to będzie 6 do 0, bo się nam naładował super, wystarczy, że przyjmiemy piłkę i władujemy na 6 do 0. Trzeba to zrobić. Chcę zobaczyć szósteczkę tutaj na z przodu. Tylko trzeba im odebrać piłkę, a skurczybyki się bronią przed tym rękami. Nie, jest! Jest, moi drodzy! Co to był? What the fuck? Co to było? Halo, o co tu chodzi? Error zgłaszam, panie sędzio! O, z Bulrusią gramy! Ale co to był za te? Super, kurde! Gram na najwyższym poziomie trudności, Wojtek. Bulrusia Dortmund, patrzcie, jaki stadion mają, skurczybyki. Łączka, kurde! Dobra, dawać, kurde, to będzie najlepszy mecz! Będzie się działo. Ale muzyka, ja pierdzielę. Lecimy z tym tematem. Nie, o nie. Aha. Ha, jednak nie ha. A chyba wiem, o co chodzi, bo ten super było tak, że to potrafiło przebić zawodnika, nie? A to mi uderzyło już w zawodnika z pola i to chyba jest opcja taka, że ten super ma moc taką, że może przebić tylko jednego zawodnika, w sensie, który się ustawi na linii. To by wiele tłumaczyło wtedy i to by nawet też robiło sens w sumie. Okej, bo tutaj Bulrusia mi się coś chce za bardzo rozkręcić. Wlatują mi tutaj byczki. O, ja pierdzielę powszechka. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jeszcze niespokojnie. Niespokojnie, halo, nie! Tak, Nexio, musisz. Wiem, że muszę, ale sami dobrze wiecie po finale poprzednim, że to nie będzie łatwe. Tym bardziej jak mi gra będzie tak robić w konia, jak wcześniej robiła, nie?
to wtedy zdecydowanie. O, w sędzie piłkę, w sędzie, boże, w sędziego piłeczką. Powiedziałem, że jak odblokuję Wisłego Lilaków, to jak najbardziej zagram. Jo, Misiek, nie! Misiek! 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 Nie świruj, nie świrować, halo. Luzik, arbuzik, gramy dalej. Ej, czemu tu jest takie, proste są te poprzednie spotkania w porównaniu z finałem? To jest aż takie, kurde, nienaturalne, nie? Tak jest! Tak jest! Ale zasadzili bramę, ale kontratak. Ja pierdzielę! Ale wydupczyli normalnie, moi drodzy! Niemożliwe, Nexon prowadzi w finale. Nie? Dobra, jeszcze raz. Zagranie główką i oddamy. I tu. I jeszcze raz, tu. Uf, ty gnoju, tak mi niedźwiadkowi w dupsko wlatujesz. Dobrze, że mam super, sobie zaczekam, aż będę mógł go użyć. A teraz z dystansu! I myślałem, że będzie dwa, ale na szczęście bramkarz się, znaczy nie, na nasze nieszczęście, tak powiem, bramkarz się ustawił idealnie. Dobra, super odpalony, nawet jak sobie będziecie strzelać, to i tak nie strzelicie. Super, podanko tutaj, na dół jeszcze raz i z dystansu łupnięcie! Jeszcze jest szansa na dobitkę, nie ma dobitki, Bulrusja zainterweniowała. No, co wy, miśki, nie siadać na dupsku, tylko strzelać mi. I jeszcze raz, bo oni tu będą chcieli oddać jakiś strzał, czuję to. Żeby pierwszą połowę doprowadzić zwycięskim wynikiem do końca, tak jest. Tak jest, o to chodzi. Patrzcie, jaki piękny stadion, patrzcie na to. Dobra, lecimy z tematem. Nie, o nie, 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 Misiek. Nie, takimi płaskimi strzałami nie mogą cię tutaj pokonać, nie ma lata. Super, uwolnił się, będzie strzał z... Ale zablokował skurczybyk. What is boy? Swoją drogą, oglądaliście już nowy odcinek Kości Zostały Rzucone, raczej ostatni odcinek Kości Zostały Rzucone? Oglądali czy nie oglądali? Był na kanale dzisiaj, był. Misiek! Nie świrujemy. Nie, to będzie gol! Nie będzie gol! Misiek, wybij to! Tak jest. Oglądali. No to bardzo ładnie. A jak ktoś nie ogląda, to teraz ma szansę to naprawić. Dobra, z główeczki, podanko, czyk i strzał z dystansu, ale nie po glebie, chociaż dobra, no jest, no znowu mur, nie chcę mur Trumpa, patrzcie, kurde, jakie w finale mi się nieodpowiednie te supery odpalają, to jest masakra, strzał, broni bramkarz. Dobra, bo są za blisko, trzeba odpalić mur Trumpa, tak jest, mur Trumpa odpalony. O nie, fuck, dobra. O, tak, tak, nie, ja myślałem, że to bramkarz już był. Co, na, w ilu oni bronią? Ja pierdziele, myślałem, że ten koleś, którego przerzuciłem piłką, to, że to był bramkarz. Co za skurczybyk, dobra, 20 sekund, moi drodzy. 20 sekund, mamy prowadzenie. Nie można dać sobie wyrwać tej piłki. Nie, 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 nie. Tak jest, tak jest. Tak jest! Wygrywamy! Za pierwszym podejściem wygrywamy finał 1-0. O to chodzi! Nie będzie już takiej ładnej sagi, jaka miała miejsce wcześniej, ale wygrywamy, moi drodzy, kolejny puchar! Fantastycznie! Wygrałeś mistrzostwa, w finale pokonałeś Borussia Dortmund i dowiodłeś, że jesteś najlepszy. W nagrodę dostajesz nowy zespół do wyboru i mecz ekstra. Miłej zabawy! Swoją drogą właśnie, patrzcie, co są te spotkania ekstra. Jest tutaj ścięty las, jest pojedynek na szosie. Cokolwiek oznacza ten pojedynek na szosie, nie mam pojęcia, ale zobaczmy sobie na przykład ten... Co to są? Nie wiem, co to jest, ale zobaczcie sobie, ścięty las na przykład. I o co tu chodzi? I zobaczmy, którą drużynę sobie swoją drogą odblokowałem. Borussia Dortmund, tak jest, tak jak myślałem.
To następny będzie Dynamo Tyrannosaurus. O proszę. Dobra. I oni wyglądają, jakby mieli body dla takich małych dzieciaków, nie? Teraz zagrajmy sobie przeciwko Berchesterowi i zobaczymy swoją drogą, co to jest, o co tu chodzi. Co to jest za te jakieś ekstra, co to jest za wyzwanie? Bo ja nie rozumiem trochę. Co to jest, że to takie rzeczy są na środku i to przeszkadza nam? Jak ciul! W ogóle jak się gra byczkami? Ale śmieszne. No, bez kitu, patrzcie, trzeba to omijać. To są takie przeszkody, skubane. Dobre, nie powiem. Jakie umiesz języki? Umiem język polski, język angielski, języka niemieckiego, no uznajmy, że tak. No i w kilku innych językach znam parę zwrotów, umiem coś tam się przedstawić, zapytać o takie rzeczy. Nie wiem, włoski, francuski, chorwacki, sporo tego. Ja akurat języki obce bardzo lubię. 1-0, elegancko. Ruski, ukraiński też, więc to rosyjski, a nie ruski. No ale wiecie, o co chodzi. I z dystansu! Aaa, broni misiek, ale jeszcze dobitka! Jeszcze! No, dawaj byczek! Aaa! Oj, śmieszne! Bez kitu, odbija się od tego piłka, fajne. Nie. A ty! Skuchańcze! Dobra, jeszcze raz! Dobra. Lajcik. O ty! Z dystansu! Halo, czemu nie do bramki? Dobra, dobiegniemy sobie do tego. Aha! I teraz, strzał! Z pierwszej piły! Nie. No odpowiedziałem, że z językami, no to odpowiedziałem przecież, co miałem nie odpowiadać. Czy mnie liczyć po włosku? No takie klasyczne te. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, więc to raczej ten. To nic wybitnego. Mam się przedstawić po rosyjsku? O matko, w sobotę będzie odcinek z... A? Zobaczysz, Krzysiu, zobaczysz! Dobra, dalej, wygrywamy 1-0 na tym ekstra. Dobra, lecimy. I tak. Na dół podanko. Dlaczego tu podanko? Co tu chodzi? Halo. Proszę nie świrować. Dobra, tutaj zadałem podanko. I teraz tak. Cyk. I super. I jeszcze raz. Góra. I strzał z dystansu. I to będzie 2-0. Tak jest. Elegancko to wpakowali, nie powiem. Naprawdę jestem zadowolony. A, stop, bo tutaj już się gra. A rosyjski i ukraiński jest śmieszny, bo... ma niby takie drobne różnice, ale jak rozmawiałem z Ukraińkami na obozie, to mówiły, że Ukrainie z Ruskiem się dogada, ale Rosjanin z Ukraińcem, nie, pod żadnym pozorem, głównie on go nie zrozumie, to po pierwsze, a po drugie, nawet jakby zrozumiał, to nie będzie chciał zrozumieć ze względu na takie fikusy. Tak, po tym meczu koniec, tak jest. Tak idealnie wyszło, że w sumie wygraliśmy puchar, jeszcze zagraliśmy ten ekstra cały odblokowany. Więc spoko, dobra, czy będzie 3? Nie, nie będzie 3, bo po glebie.
Ej, ale wiecie co? Na tym są dużo bardziej utrudnione supery. To w sumie wiecie co? Spróbujmy sobie naładować super i zobaczymy jak to wyjdzie. A, ale nie chcę tego. Myślałem, że mi dacie strzał, to wtedy ten... Uczysz się rosyjskiego? Rosyjski jest spoko, co chcesz? Kim jestem? Ja jestem Bulrusią. Zresztą naprawdę, co to za pytanie, kim jestem? Przecież mam znacznik ten zielony. Od kiedy kibicuję Chelsea? Boże. Tak jak mówiłem, jakoś 13 lat sympatyzuję z tym klubem, bo kibicowaniem to tego na początku to raczej nie można było to nazwać, ale... O ja pierdzielę. No 2004 tak sobie można liczyć. Więc trochę tego jest. Myślałem, że będzie gol. Dobra, dogranie. Rocket League, lada moment, po przerwie. Ty łotrze. Dobra, koniec. No tak, koniec. No to wiecie, to koniec, wygrywamy 2-0 i elegancko, a w mistrzostwach trzeci puchar będzie, Open Pet Soccer Tournament. To wybierzmy sobie w takim razie jeszcze drużynę Bulrusji, zobaczmy kogo nam tutaj przydzielą. Okej, Berchester i Robots, spoko. W takim razie kończymy.